Gdyby nie doniesienia lokalnej prasy, koledzy i koleżanki z uczelnianej ławy być może nigdy nie dowiedzieliby się o sukcesach Grudziądzanki. Nadzwyczaj skromna i niezwykle utalentowana. Natalia Jasińska, uczennica prywatnego liceum dla dorosłych Twoja Szkoła i wychowanka Grudziądzkiego Centrum Rehabilitacji imienia księdza biskupa Jana Hrabka, od 6 lat przebojem zdobywa kolejne medale na krajowych i zagranicznych mistrzostwach osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce. Życie Natalii Jasińskiej przewróciło się do góry nogami około 6 lat temu. W wieku 16 lat stała się wschodzącą gwiazdą lekkiej atletyki. Impulsem była rozmowa z sąsiadką, która pewnego dnia niespodziewanie zaczepiła ją na klatce schodowej. Dlaczego Natalia zaczęła uprawiać sport? Chciała otworzyć się na świat, wyjść do ludzi, zacząć z nimi rozmawiać. Już na pierwszym treningu wiedziała, że bieganie jest tym, co chciałaby robić. Tym bardziej, że pokonywanie krótkich dystansów nie stanowiło dla niej żadnego problemu. Co więcej, sprint w jej przypadku okazał się strzałem w dziesiątkę. No, zaczęłam trenować 6 lat temu. Właściwie to sąsiadka mnie zaczepiła. Czyli ile miałaś wtedy lat? Wtedy miałam, no teraz mam 22. No, to było tak, no 16 można powiedzieć. A co było impulsem? Żeby wyjść z domu, wyjść do ludzi, do otoczenia, żeby się z nimi spotykać właśnie w końcu. Bo nie zawsze wychodziłam. I co wtedy zrobiłaś? Zapisałaś się do jakiegoś klubu sportowego? Najpierw z trenerką się z moją skontaktowałam. Przyjechała do mnie do domu, opowiedziała mi, bo to nie jest tak, że poszłam od razu na trening. Opowiedziała mi najpierw, co mogę z tego właśnie mieć, że nie chodzi tutaj o pieniądze oczywiście, tylko o wyjazdy, kontakt z ludźmi głównie. Bo tutaj u osób niepełnosprawnych to jest właśnie jeszcze, że tak powiem, kuleje, jeżeli chodzi o ten kontakt. No i tak się zdecydowałam, mówię, pójdę, zobaczę, jak jest. Zawsze mogę zrezygnować, sobie tak myślałam wtedy, jeżeli by mi nie pasowało. Podczas pierwszych zawodów, w których wystartowała, w Mistrzostwach Polski w pięcioboju, które odbyły się w 2006 roku w Grudziądzu, zdobyła brąz. Później było już tylko lepiej. W 2008 roku uczestniczyła w paraolimpiadzie w Pekinie. Zajęła 9. i 10. miejsce w biegu na 100 i 200 metrów. Rok 2012 także był bardzo owocny dla Grudziądzanki. Podczas odbywających się w dniach od 1 do 3 czerwca w Słubicach Mistrzostw Polski Natalia zdobyła aż 3 złote medale. Okazała się najlepsza nie tylko w biegu na 100 i 200 metrów, ale również w konkurencji skoków dal. Takie moje największe, chociaż nie medalowe osiągnięcie, to wyjazd do Pekinu na Igrzyska Paraolimpijskie. No i teraz Mistrzostwa Świata. Moje największe marzenie oczywiście sportowe to zdobyć medal, a nie tylko, nie mówię, że zdobyć, ale pojechać na te igrzyska, bo wcale nie jest tak łatwo się dostać, co przekonałam się właśnie teraz, jak przygotowywałam się do Londynu. Sukces gonił kolejny sukces. Dobra pasta nie opuściła Grudziądzanki również miesiąc później w Czechach. Z Mistrzostw Świata wróciła z 2 medalami. Złotem za bieg na 100 metrów i srebrem za skok w dal. Natalia jest osobą bardzo koleżeńską. Pomaga nam, jest bardzo towarzyska, chociaż zarazem skromna. Jest bardzo fajną koleżanką, z tym, że mówię, jest bardzo nieśmiała. Ona w sumie, my w klasie nie wiedzieliśmy długo o tym w ogóle, że ona biega, że zdobywa i w ogóle ma takie osiągnięcia, ze względu na to, że ona nic nie mówiła. A jesteśmy osobami dorosłymi, każdy ma swoją rodzinę, więc jesteśmy zabiegani i nie zawsze możemy wiedzieć o rzeczach, które się dzieją w Grudziądzu, więc dowiedzieliśmy się w sumie od pani Edyty i dopiero zaczęliśmy się tym interesować bliżej, bo wcześniej o tym Natalia w ogóle sama o sobie nic kompletnie nie mówiła. Jest bardzo osobą skromną, zamkniętą w sobie, wstydliwą wręcz, mogła powiedzieć. Tak, to prawda. Ale jest osobą koleżeńską taką bardzo. Jest nieśmiała, ale jest fantastyczną osobą. Natalia, choć jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich sportsmenek, nadal jest skromną, przyjaźnie nastawioną do świata i ludzi dziewczyną. Natalia jest uczennicą bardzo obowiązkową. To też wynika z jej tych pasji sportowych, bo tam bez obowiązkowości nie ma sukcesów. Jej częste treningi, a również i wyjazdy, które uniemożliwiały jej chodzenie na zajęcia, spowodowały, że po powrocie pracowała praktycznie podwójnie, czyli zaliczała, odpisywała braki. Wspólnie z kadrą nauczycieli, tutaj również i paniami pracującymi w sekretariacie, z panem dyrektorem, umożliwiliśmy jej, zgodnie z naszą ideą, pomóc wszystkim.
start naszej szkoły, jak i ukończenie tej szkoły. Jest niesamowicie skromną osobą, nie mówi o sobie praktycznie nic. Gdyby nie jej klasa i nasze wiadomości z prasy, do dzisiejszego spotkania by nie doszło, bo Natalia nie chwali się swoimi sukcesami. Jest osobą niesamowicie uczynną, szlachetną. To wynika właśnie z kontaktów międzyludzkich i klasy. Klasa jest po prostu fantastyczna, a Natalia potrafi się za to odwdzięczyć, za tą pomoc. Jest osobą oczytaną. Lubi świat poznawać, ale i lubi czytać. I często właśnie na lekcjach wykazuje się swoją wiedzą taką dodatkową. Lubi uczyć się języków obcych. Jest uczennicą, powiedziałabym, dobrą z plusem. Gdyby nie te treningi, pewnie by miała jeszcze lepsze osiągnięcia, ale to nie jest ważne. Ocena to chyba nie jest ważna. Ważne jest to, że jest nietuzinkowa i podnosi sobie poprzeczkę. To jest chyba najważniejsze. A cieszę się, że ja mam kontakt z Natalią, że ją uczę i że wszyscy po prostu tutaj jesteśmy z Natalią.